Witajcie, witajcie w kolejnym odcinku spaceru po Wilnie. Tym razem znajdujemy się przed budynkiem, w którym Józef Zawadzki po raz pierwszy drukiem wydał poezję Adama Mickiewicza, ballady i romanse w czerwcu 1822 roku. Pamiętacie, że w roku 2022 był ogłoszony rok romantyzmu właśnie na cześć tego wydarzenia. A po drugiej stronie mamy ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to kolejny pałac paców. Dawniej nasza ambasada znajdowała się daleko na obrzeżach Wilna. Na szczęście rządowi polskiemu udało się odkupić pałac paców i tutaj mamy teraz naszą ambasadę. Idziemy, a z naszej lewej strony znajdują się budynki, które przynależały do Uniwersytetu Stefana Batorego, czyli do tego Uniwersytetu Gdańskiego. Tutaj jest takie wejście zamknięte, ale zobaczę, czy przy kościele świętych Janów tamtym wejściem nie uda mi się dostać na teren dziedzińca uniwersyteckiego. Słyszę tu jakąś muzykę. Prawdopodobnie na dziedzińcu coś się dzieje. Z pewnością działa jakaś studencka strefa kulturalna. Muzyka się nasila. Dużo dzieciaków. Chyba coś się dzieje na dzieci. Zobaczymy. I wchodzimy właśnie na dziedziniec uniwersytecki. Tętni życiem. Faktycznie są tutaj strefy aktywności dla dzieciaków. Piękna barokowa fasada. No i budynki. Szybko mogliście dotknąć. Razem z zamkniętą tych murów Uniwersytetu Gdańskiego. Warto wejść, słuchajcie, są piękne sale. Można wejść na wieżę. A my dalej podążamy szlakiem pięknego Wilna. Czyż te kamienice nie są wspaniałe? Jakże to Wilno czerpało z tych
wzorów antycznych. Zobaczcie, ukraińskie flagi, tak jak wam mówiłem. Oni solidaryzują się z walką narodu ukraińskiego. Liczba Ukraińców na Litwie się ustabilizowała. Ci, którzy tutaj pozostali, starają się włączyć w życie społeczne tego państwa. Zakładają swoje firmy, pracują w usługach, w przemyśle. Pamiętajcie, że tak wielu Litwinów wyjechało i tutaj pojawił się autentyczny problem z ludźmi do pracy. Tak, tak. Kultowe restauracje litewskie. A my powolutku wchodzimy w kierunku placu katedralnego. To Wilno trzeba poznawać wszystkimi zmysłami. Tu na Uniwersytecie Wileńskim w latach 1815-1819 studiował Adam Mickiewicz. Piękne te kamienice. Widzicie, ile ludzi tutaj odpoczywa. To jest właśnie atrakcja Wilna. Bardzo dużo kawiarni. Dobre jedzenie, dobre lody. Pozdrawiam z Wilna.